Apator ogłosił w 2014 roku strategię. Jakie najważniejsze inicjatywy biznesowe i organizacyjne były w tym zakresie podjęte w 2014 roku? Jakie trwają obecnie i są priorytetem na cały 2015 rok? Przede wszystkim zmiana modelu biznesowego potwierdzona przyjęciem spółki Elkomtech i ta transakcja to było jedno z głównych zadań realizowanych w 2014 roku. Spółkę przyjęliśmy z końcem pierwszego kwartału. Zaczęliśmy konsolidację wyników Komtek do wyników Grupy Kapitałowej od 1 kwietnia, a następnie prowadziliśmy w tle szereg procesów związanych z integracją biznesową i organizacyjną prawną. I te procesy będą kontynuowane w 2015 roku. Ten proces integracji Komtek do grupy nie został zakończony, natomiast możemy powiedzieć, że ta realizacja tej inicjatywy w bardzo istotny sposób wpłynęła na wyniki w 2014 roku. Komtek zrealizował bardzo dobre wyniki finansowe w 2014 roku, w związku z czym nasze sprawozdanie skonsolidowane wygląda dobrze. Jak ocenia Pan rezultaty osiągnięte w 2014 roku przez poszczególne najistotniejsze segmenty działalności i które z nich mają największy potencjał wzrostu na 2015 rok? To był dobry rok dla Grupy Kapitałowej Apator. Na nasze wyniki wpływały przede wszystkim takie czynniki jak przejęcie Elkomtech, czyli cały obszar biznesowy związany z automatyzacją pracy sieci elektroenergetycznej, na który składa się właśnie Elkomtech, aparatura łączeniowa, dostarczył bardzo dobre wyniki finansowe i w związku z czym dzięki temu również możemy pokazać poprawę marż czy poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Natomiast również bardzo dobre wyniki zrealizowała część opomiarowania wody i ciepła. Tam mieliśmy do czynienia zarówno ze wzrostem przychodów, jak i poprawą marż. I również opomiarowanie gazu, na co złożyło się wiele czynników, to znaczy praca na rynkach eksportowych i generalnie wzrost przychodów przy utrzymaniu poziomu rentowności z poprzednich lat i niespodziewanie dobre wyniki spółki stowarzyszone GWI, które wpłynęły na sprawozdanie Grupy Kapitałowej Metrix. Ponadto pozostałe linie również przynajmniej częściowo przyczyniły się pozytywnie do naszych wyników finansowych, na przykład opomiarowanie energii elektrycznej. Tam mieliśmy do czynienia z bardzo istotnym wzrostem przychodu ze sprzedaży i zrealizowaliśmy również w tym obszarze plan finansowy na 2014 rok. Natomiast aparatura łączeniowa, która nie zrealizowała planu sprzedaży z uwagi na sytuację w Rosji, pomimo tych negatywnych czynników wpływających na wyniki, zrealizowała plan zysku. Więc każda z naszych linii biznesowych w jakiś sposób przyczyniła się do tego dobrego wyniku na poziomie skonsolidowanym. A na 2015 co ma największy potencjał? W 2015 roku myślę, że sytuacja będzie się przedstawiać podobnie jak w 2014, to znaczy liczymy bardzo na stabilizację wyniku i poprawę dalszą wyników zarówno po stronie przychodów, jak i zysków w obszarze automatyzacji pracy sieci. Tutaj bardzo liczymy na Elkomtech, liczymy również na poprawę sytuacji w Apator Rektor i w aparaturze łączeniowej. Mamy też potężny portfel zamówień w opomiarowaniu energii elektrycznej, w związku z czym tutaj wyniki wydają się być niezagrożone. W tym obszarze również już wchodzimy w ten obszar smart meteringu, realizujemy duży projekt we Wrocławiu dla Tauron Dystrybucja. Również w opomiarowaniu gazu, gdzie plan jest co prawda założony na bezpiecznym poziomie, ale mamy kilka ważnych projektów związanych właśnie z rozwojem smart meteringu w Europie Zachodniej, gdzie Apator Metrix przystąpił do wielu przetargów i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia tych przetargów może to mieć też istotny wpływ na wyniki finansowe grupy. No poza tym tam, gdzie w 2014 roku mieliśmy trochę problemów, jak na przykład w aktywach non-core'owych z uwagi na sytuację na przykład na rynku w górnictwie, czy też w Apator Control, gdzie mieliśmy do czynienia z zakłóceniem pewnego rytmu kontraktacji, zamierzamy jak gdyby też podjąć działania, które ustabilizują sytuację po to, żeby również i te aktywa jak gdyby w sposób pozytywny wpływały na wynik finansowy w 2015 roku. Także to, co dowieziemy do końca roku, będzie jak gdyby wynikiem pracy wielu zespołów w wielu obszarach, natomiast perspektywy rozwoju są dobre i plan, który dzisiaj przedstawiamy na konferencji prasowej, wydaje mi się, że jest bezpieczny, ale jednocześnie atrakcyjny z punktu widzenia jakby wartości, którą tworzymy dla akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa Apator przekroczyła prognozę zysku netto w 2014 roku. Gratulacje. Jakie są zamierzenia na 2015 rok? Przy jakich głównych założeniach dokonane? 2015 rok będzie rokiem dalszego wzrostu organicznego Grupy Kapitałowej Apator. Mamy zamiar skoncentrować się na rozwoju naszych podstawowych segmentów, czyli segment pomiarowy, segment automatyzacji sieci. Mamy zamiar uzupełnić portfel naszych produktów w linii opomiarowania gazu, w linii wody i ciepła, a także będzie to rok wdrażania nowych produktów w linii opomiarowania energii elektrycznej. Plany na 2015 rok będą także koncentrowały się na integracji spółki Elkomtech z resztą grupy, szczególnie z obszarem Smart Grid. Planujemy także wesprzeć wyniki w roku 2015 niewielkimi akwizycjami. Jaką dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 roku rekomenduje do wypłaty zarząd walnemu zgromadzeniu? Jak wygląda na tym tle bezpieczeństwo finansowe Grupy Kapitałowej? Jak ma się proponowana dywidenda do tej dywidendy sprzed roku? Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 80 groszy za rok 2014. Jest to poziom o 20 groszy wyższy niż ten dystrybuowany za rok 2013. Na poczet dywidendy wypłaciliśmy zaliczkę w wysokości 30 groszy w grudniu zeszłego roku. Planujemy wypłacić 50 groszy w połowie tego roku. Ten poziom oceniamy jako bezpieczny. Jest to 30% zysku Grupy Kapitałowej skonsolidowanego, ponad 50% zysku spółki Apator SA, czyli spółki matki. Pozwala on nam na dystrybucję zysku do właścicieli, na obniżenie zadłużenia w Grupie Kapitałowej Apator i na budowanie bezpiecznej platformy do dalszego rozwoju organicznego grupy i akwizycyjnego.